Dzień dobry. Ten materiał poświęcam możliwości zarządzania kanałami ulubionymi w dekoderach rodziny EvoBox, czyli EvoBox HD, EvoBox Lite, EvoBox PVR oraz najnowszemu dekoderowi Polsat Box 4K. Wszystkie te dekodery zawierają interfejs użytkownika Grafen, w związku z tym zarządzanie kanałami listami ulubionych jest identyczne we wszystkich tych dekoderach. Na wstępie dwie informacje. Wielu użytkowników nie wie, jak przejść, albo jeszcze nie doszło do tego, jak przejść z tego widoku, który w przypadku dekoderów podłączonych do internetu pojawia się automatycznie każdorazowo po włączeniu dekodera pilotem. W celu przejścia do głównego menu dekodera po pojawieniu się tego widoku należy wcisnąć przycisk menu na pilocie i automatycznie wtedy pojawia się znane z wcześniejszych wersji oprogramowania menu główne dekodera z pozycją kanały TV. Ta pozycja będzie nam potrzebna do tego, żeby zarządzać dalej kanałami w ramach list ulubionych i nie tylko. Teraz, co zrobić, jeżeli ktoś nie ma podłączonego dekodera do internetu? Wystarczy nacisnąć raz przycisk menu i wtedy również powinno się pojawić to menu i strzałką w prawo przechodzimy do pozycji kanały TV. Teraz trochę informacji na temat list ulubionych. Przycisk ulubione nie działa na pilocie ze względu na to, że do listy ulubionych nie został dodany przynajmniej jeden kanał. Lista ulubionych jest aktywna dopiero wtedy, kiedy przynajmniej dodamy jeden kanał. Teraz są dwie drogi dodawania i usuwania kanałów z list ulubionych. Pierwszą drogą jest możliwość dodania kanału, który aktualnie oglądamy, do listy ulubionych poprzez naciśnięcie strzałki w prawo, wywołanie menu akcji, następnie przejście do pozycji dodaj do ulubionych i zatwierdzenie tego wyboru poprzez OK. Wtedy kanał Polsat został dodany do pozycji ulubione z numerem 1. Teraz wybierzemy sobie dla przykładu kanał, który ma numer na przykład 9, żeby zobrazować, że dodawanie, właściwie kolejność dodawania kanałów do list ulubionych w ten sposób powoduje dodanie kanałów, numerując je zgodnie z kolejnością dodawania. Czyli kanał o numerze 9, teraz sobie wybierzemy listę ulubionych, która już będzie dostępna do wyboru, wywołujemy w lewo strzałką MediaBar, następnie w prawo przechodzimy do nazwy listy kanałów. Aktualnie mamy wybraną listę kanałów wszystkie. Następnie wybieramy sobie OK listę kanałów. Następnie przechodzimy do ulubione, wciskamy OK. I jesteśmy na liście ulubione, do której dodaliśmy dwa kanały. Za pierwszym razem dodaliśmy kanał Polsat, który na liście wszystkie akurat też ma numer 1, ale dodaliśmy również na pozycji drugiej kanał Polsat Play, który na głównej liście ma numer 9. W związku z tym od razu widać, że ten sposób dodawania z poziomu oglądanego kanału, danego kanału do listy ulubionych, powoduje, że numeracja, która jest nadawana, jest zgodna z kolejnością dodawania kanałów do listy. Oczywiście z tego poziomu możemy również usunąć kanał z listy ulubionych. Nie będę tego teraz robił, bo chcę pokazać, jak zmienić kolejność tych kanałów na liście ulubionych i używać globalnego dodawania kanałów z listy wszystkie do kanałów ulubionych. Natomiast kolejność tych kanałów na liście ulubionych będzie występować w takiej kolejności, w jakiej te kanały zostały dodane z listy wszystkie. W tym celu przechodzimy do menu kanały TV, tak jak powiedziałem, do głównego menu, naciskając dwa razy przycisk menu na pilocie. Przechodzimy do
pozycji kanały TV. Mamy od razu podświetloną listę kanałów wszystkie. Wybieram opcję na pilocie. W tym momencie pojawi mi się boczne menu, z którego wybieram akcję. Przepraszam, nie wybieram akcję, tylko lista, bo jeszcze jestem za wcześnie. Lista. Teraz modyfikuj. I tutaj modyfikować będę listę ulubione, bo mam tylko jedną taką listę, którą mogę modyfikować. Lista kanałów wszystkie, nie można jej modyfikować, mimo że się tutaj wyświetla, ponieważ wyświetlają się tutaj akurat wszystkie listy, które są w dekoderze. Natomiast na liście wszystkie teoretycznie można by modyfikować kanały powyżej 1000, czyli te, które się dodają w wyniku skanowania na przykład kanałów FTA. Gdybyśmy chcieli dodać kanały FTA inne niż są przez operatora na głównej liście samemu z transponderów, to wtedy byśmy mieli je na liście wszystkie. Ale teraz zajmijmy się listą ulubione, czyli mam poświetloną po wybraniu opcji, później lista, modyfikuj, ulubione. I teraz widać u góry taki ptaszek, który mówi o tym, które kanały aktualnie są wybrane, dodane do listy ulubionych. Tutaj przejdziemy sobie do kanału Polsat, tak, widać, mieliśmy Polsat. Teraz sobie dodam policjantki, przepraszam, TV4. Później sobie dodam na przykład TVP1, TVP2, Polsat News, no i tam, nie wiem, TVN7, TVN. Starczy, dla przykładu. Następnie schodzę strzałką na dół i potwierdzam dodanie tego do listy ulubionych. Jak widzicie, już mam kanały Polsat, Polsat Play, te, które dodałem najpierw z poziomu oglądania ich na live'ie przez menu akcji. Następnie mam Polsat 4, który dodałem już teraz, modyfikując listę w kanałach TV. Później jedynkę, dwójkę i one wszystkie występują w takiej kolejności, w jakiej występują na liście kanałów wszystkie. Później jeszcze zostają kanały predefiniowane przez operatora. Teraz pokażę, jak przesunąć te kanały na liście. Dajmy na to, że chciałbym, żeby kanał TVP1 był na pozycji 1. Ponownie wciskam przycisk opcję na pilocie. Następnie wybieram pozycję akcję. Następnie wybieram pozycję kolejność. Naciskam OK, czyli tak jakby podnoszę ten kanał. I strzałkami wybieram miejsce. Czyli przenoszę ten kanał w lewo na pozycję numer 1. Na górze widzimy, że aktualnie kanał TVP1 jest na pozycji 1. Teraz wciskam OK i wciskam ponownie OK, żeby potwierdzić. Za chwilę lista zostanie przeorganizowana i na pozycji 1 mam kanał TVP1. Teraz możemy to samo zrobić dla kanału na przykład TVP2. Również wciskam opcję, wybieram akcję, kolejność, podnoszę kanał. I żeby nie przechodząc kanał po kanale, mogę wcisnąć przycisk numeryczny 2 na przykład i automatycznie ten kanał zostanie przeniesiony na pozycję numer 2. Teraz wciskam tylko OK i OK. I tym sposobem mam na pozycji numer 1 kanał TVP1, TVP2, na pozycji 2, później mam Polsat, no i na przykład teraz sobie jeszcze chcę przenieść TVN na pozycję 4. W związku z tym znowu opcje, akcje, kolejność, podnoszę kanał i wciskam sobie 4. I już mam kanał na pozycji 4, robię potwierdź. Pokazuję tą możliwość przenoszenia za pomocą cyferek, ponieważ czasami potrzeba przenieść kanał, na przykład, który dodaliśmy. On znalazł się na bardzo dalekiej pozycji, powiedzmy 70 którejś, a chcemy, żeby on był gdzieś w okolicach jakiegoś kanału, który jest na pozycji 20 kilka. To zamiast przesuwać kanał po kanale, możemy wtedy po prostu posłużyć się nawet zbliżoną wartością numeryczną, żeby przeskoczyć dużą ilość kanałów,
możemy wpisać wtedy dwucyfrową nawet, dwucyfrową liczbę, żeby przeskoczyć o dużą ilość kanałów. To znacznie ułatwia edycję. Z mojej praktyki, z mojego punktu widzenia, najlepiej jednak jest dodawać w pierwszym odruchu, jeżeli ktoś chce utworzyć listy ulubionych kanałów, utworzyć je poprzez dodawanie kanałów, przechodząc pomiędzy nimi na liście wszystkie i dodawając strzałką w prawo do ulubionych. Natomiast później korekty pozycji, przemieszczania jakiejś niewielkiej ilości kanałów można robić już w ten sposób, jak przed chwilą pokazałem. Teraz, jak jesteśmy już na liście, możemy przejść strzałką w dół na ulubione, wybrać kanał i teraz automatycznie jesteśmy na liście ulubionych w takiej kolejności, jak sobie zażyczyliśmy. Jeżeli chodzi o tworzenie innych list niż tylko jedna lista ulubionych, to możemy w menu kanały TV poprzez opcję wejść w listę nowa A, B, C. Utworzyłem listę o nazwie ABC, akceptuj. I teraz, ponieważ ja byłem ostatnio na liście ulubionych, to na bazie listy ulubionych mogę stworzyć kolejną listę. Gdybym wcześniej był na liście wszystkich, miałbym tych kanałów do dyspozycji więcej. Teraz na przykład wybieram sobie, żeby na liście ABC były tylko Polsat i TVN. I potwierdzam. W związku z tym, przechodząc strzałką w dół tutaj, będę miał do dyspozycji listę ABC. I oglądaj. Tę listę ABC będę miał również dostępną z poziomu Media Bar, czyli strzałka w lewo na live, strzałka w prawo i mam wybraną listę ABC. Teraz mogę wybierać sobie listę ulubioną. Tak, jestem na liście ulubione, ale mogę na przykład tą listę ABC, mogę nazwać tata, sport, własny sport, jakkolwiek. Nie ma z tym żadnego problemu. Mam nadzieję, że ten materiał przynajmniej chociaż trochę przybliżył Wam możliwości tworzenia i zarządzania listami w dekoderach EvoBox. Do usłyszenia następnym razem. Przepraszam za jakość, uszkodził się mi mikrofon i za trochę późną porę. W związku z tym, może mówiłem nieskładnie, ale najważniejsza jest wiedza i treść. Dziękuję.